Cześć, witajcie, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Migi. Witajcie! Rolnik ze starej wsi. Tak jest. Tak, jesteśmy na mapie Starowieś. Miki Dobra, siedzi. ja jadę, bo ta kosiarka już ten. Już No. podnośnik opuszczał. Miki jedzie kosić ogólnie dzisiaj łąkę. Nowa seria. Pamiętajcie o ładnie łapeczkach. Dzięki tam za ostatnie 85 łapeczek. Dzisiaj Ale zaczniemy. czekaj, nie to. Dzisiaj zaczniemy od żniw. I sianokosów. No, Miki tu A co się dzieje? Sip ma preria i Ursus C330M z turem, dwójką i no. Tutaj mamy Ty trochę ścielarkę. za mocno odjechałem tej. Ta. Wiesz? Trochę tutaj ogólnie oprowadzenia zrobimy. Tutaj pół piątka podorywkowy, tu trójka Jezus na głęboką, Maria. tu silos na kiszoneczkę. Tutaj Ursus C355 ze Sipmą. No, ogólnie. Sipma była przestawiana nim. Ej, czemu ja nie mogę Miki odpiąć? Coś się bolec zapiekł. Dobra. Miki, tepnij się do 50 i mi odepnij, jakbyś mógł. Już sekunda, bo teraz się rozpędziłem, to człowieku, zanim ten przekajnik się wyłączy, to. A, dobra. Tu mamy Pottingera przecząsarkę elegancką. Tu uni rozsiewacz. Tu mamy BSS przyczepkę. Taką dosyć dużawą. Krukowiaka, opryskiwacz. Tutaj creamer, nowy tyn bardzo. Tu talerzówka, łyżka do 60, do 30 to wątpię, żeby dało radę. Tu Pottingera zgrabiarka. Da radę, Uni człowieku. siewnik, trochę ubrudzony, ale nie umyty był. I bizonik elegancki, trochę w innych kolorach niż zwykle, taki trochę wyblakły. Tu obciążnik jeszcze, jak wozimy coś ciężkiego. I widełki do palet, bo niestety nie mamy na euroramkę, to nawet wideł się nie da się podczepić. No i co? Dzisiaj ogólnie lecimy sobie ze żniwami. Ja sobie przyczepę jeszcze wyciągnę ze stodoły. A nie ze sianokosami? Ja tam lecę ze żniwami, Miki ze sianokosami. O kurz. No i ten. Odebrał mi fuchę na kombajn. Czekaj, no. Będziemy robić siano, Miki? Tak, zrobimy sobie sianko. Bo trawa ma niską skuteczność. Nie no, może tam balota zrobić trawy. No, zrobimy na sianko wszystko, a potem. Siano, kiszonkę, o mamula. O kurde. No była, jestem. Bizona, jak widzicie, odpalamy elegancko. Teraz, żeby nim tu żyje. Nasmarowałeś? Łe, żeby ino roz. Bo kto nie smaruje, ten nie jedzie. Pamiętaj. Wiem. Ale ogólnie fajne te kolorki są tego bizona. Nie wiem, czy Miki zwrócił uwagę. Takie trochę ciemniejsze, nie? Takie ten, trochę bordowy. Taki wyblakły barzy jest. Taki mi się wydaje. No i fajnie wygląda z tymi białymi Jak felgami. Jakby blakły, to był jaśniejszy. No, to jest ten. Ogólnie kolor. Czego to jest kolor? Burgunowy. To jest kolor felg od Fenda. Niby. No i dzisiaj lecimy ogólnie Może. Sobie z owsem, albo nie, jedziemy na pszenicę wpierw. No pszenica o zima, to tam będzie co haratatać. Tu idzie, sąsiad się buduje. No i ogólnie ludzie, pamiętajcie o łapkowaniu filmów, żeby się kolejne pojawiały w dosyć krótkim odstępie czasowym. I będzie gitarka. Ej, a ja z tą przecząsarką sobie chyba dam radę, nie? Tą 30. Możesz wziąć tę 50, tylko przyczepę mi podciągniesz i tyle. No jak widzicie, trochę herbapol w tej pszenicy, ale da radę ukosić. Bizon tam wszystko przemieli. Tam pszenica akurat do kur z tego pola idzie. Do siewu z innego pola będziemy brać póki co. Bo tutaj nie był kwalifikowany siew, tylko resztki właśnie naszej starej pszenicy. I no, i Miki tam sobie widzicie, kurde, jakiś przestój mu. Chyba mu się ciapek zagotował. No i ten. Musiałem ten sprawdzić, jakie są noże, wiesz. O Boże, czy w ogóle są? To pierwsze sianko. Czy w ogóle są, bo tak ten, tym przekajnik jak załączyłem, to człowieku coś tak chrupłem, ale mówię, a jadę. No pewnie dużo osób się spyta, czemu nie kosiarka nie pod 50, tylko pod 30. Powiem tak, 30 lepiej daje sobie radę jak 50, więc. Ta 30, no. To ja wam powiem, jak tutaj oraliśmy ten ugór, to na piątkę ciężką miała zapięte, żeby orać. No a I 60. Dała sobie radę, dwie dychy prawie szła. A 50 tak średnio? No, o takie kurde, 3, nie? Ile tam szła? No, coś takiego. Kurde, gigienek, brzoza się sąsiadowi wywaliło na pole.
Matko Bosko, Częstochowska. Może mu uprzątnymy, co? Tak ten Zobaczymy. sąsiedzka pomoc w sprawie. Jo, może ten następny film. Ja ogół, o ile będzie następny film, bo jak się ładnie przyjmie seria, to czemu by nie? Ty ci powiem, że z tym herbapolem ta pszenica nawet sypie, już pół zbiornika tak na oko jest. Więc. Na oko ten w szpitalu umarł. No ja wiem. Ej, ale z tego pola może idzie ponad zbiornik nawet, kurwa. Nie spodziewałbym się, bo tu ile są? Dwie morgi. Nie, nie całe dwie morgi nawet. Gienek ile to jest? Półtora morgi, czy jak to jest? Tam? No. Nie no, tam to będą ze cztery nawet. Gdzie cztery morgi? Tu hektara nie ma. Mówię ci. Gdzie ty tu masz hektar? Jak tu będzie z dwa zbiorniki, nie całe dwa zbiorniki pszenicy będą. No to ile masz? No to masz 4 tony. No, no to nawet do Z gdzie? takiego herbapolu to jest super. To nie, tu niecałe dwie morgi chyba są. Ja tu koło domu jestem na tym małym. No wiem, gdzie jest, przez ciebie widzę. Aha. Jak słyszycie, ludzie, CB elegancko się sprawuje, nawet w ciapku w tej kabinie puszkowatej. Tak, nie, nie, nieprawda, my do siebie krzyczymy teraz. Jo, ale tam tak tłucze w tej puszkowatej, ja wam mówię, Miki dachu nie zamyka, bo ten dach jak jest zamknięty, to on cały lata góra-dół, tak ten, i tak czaska. No. I tym. I Miki Normalnie jakby się otwarty założyli jedzie. garnek na łeb i młotkiem walili. To samo. A ty tam dużo masz jeszcze tej łąki, bo ja tu ogólnie pszenicę to już kończę Kończę, rzucić. kończę, kończę właśnie. Ostatni przejazd mam. No. To ten, jak ja tam akurat przyjdę na Szybko chatę. dwie dychy, jak siedzi to człowieku, wiesz co ta 30 robi z tą kosiarką. Ja tam akurat przyjdę na chatę po 50, to ci zapnę przetrząsarkę i ogień. I ten, przerzucisz i Nie no, ja se jutro się. zapnę, bo zaś ten, jak ty mi zapniesz, to ten, to jest źle, bo nie mogę nic z nią robić. Jak nie możesz? No nie mogę. No ale odpiąć chyba nie możesz, aby nie? Ja tam wam mówię, ludzie, jak Dobra. ja zawleczkę zapnę, to kurde, Migi odpiąć nie może. Ja tak samo, jak bolę, sadzę to. Dobra, to dawaj tą 50 mi tu na pole, a potem ten, pojedziemy nią do domu i ten, i po ten, pozapinamy wszystko. W sumie, i potem na owiec pojadę jeszcze, trochę wiatr skręcę i będzie git. Nawet nie patrzałem, czy dobrze wieje. A tam, drobniejsze przynajmniej wieje, będzie popluł już od razu zasiany za jednym zamachem. No. Matko Bosko, mnie lagi złapał. Jezus Maria. Nie patrz. Ogólnie ludzie, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie kolejny film z tej serii. A jak chcecie, to bardzo dobrze, bo mi tu się elegancko gra, Mikiemu chyba też. I ty. Elegancko, no na razie tak, na razie tak. Co? Ale zdjęcie pacne. Nie odjeżdżaj czasem, bo ci łeb urwę. O! Nie aż tak, ej. Dobra. Ażem zdjęć na cyko, dobra. Jeszcze tu, dobra, ostatnie wysypywanie. Dobra. Na razie jedna przyczepa ludzi ogólnie nam wystarcza. Jak widzicie, takie małe poletka, że tu nie ma co wywolić z nich. Ale to na razie jedno z takich, kurde, mniejszych, mimo wszystko. W następnym odcinku już pojedziemy na takie większe, ale ja mu ci nie będę, tylko Gienek może wsiądzie sobie do stery Bajzona. Dobra, odstawimy. Dobra, może być. Odstawimy tu Bajzona i idziemy do domu. Ciapka. Ciapka zaparkujemy. Jak zaparkujemy? A przecząsmy tym trzeba. Ja zaparkuję Simpę. Nie wiem, czy będziesz mógł odpiąć, jak ja ją podpijam. Jo, ten moc coś jest taki kuźwa umulny. A mogę, ale laba. Dobra, przetrząsarkę. Pod 30 czy pod 50? Pod 30, a ty sobie weźmiesz presę i będziesz presował. No ale jeszcze trzeba zgrabić. No tak, no tak. Dobra, łyżkę zaczasnąłem. Dobra, Gienek, zapnij se tam. Ja jadę dalej mucić. Dobra, 50 tura opuszczę, bo kurde, szkoda, szkoda pompy, bo te widły dosyć ciężkawe są. Wam powiem, jak tam Mikołaj z Pawa założył, to ino roz. Młotkiem popukał, postukał i po robocie. No tutaj akurat owsianka i pszenica koło domu to bardzo, bardzo dobra słoma będzie. Z tych kawałeczków paru.
No tak. No tutaj ogólnie z owsa to jest ten teraz dzierżawa nowa, to jest poddziałki budowlane niby ma być, O, ale ale fajna jest ta zgrabiarka. Człowieku. przeczesarka czy zgrabiarka? Przeciąsarka. Z grabiarką trzeba na wstecznym jeździć, bo to jest na przedniego tuza taka. Aha. To fajnie. Może tuza nie mamy, ale może kiedyś się zobaczy. No ogólnie ludzie jeszcze mam, powiem wam, powiem, że nasze gospodarstwo się tak rozrosło, żebyśmy musieli kolejny ciągnik jakiś kupić, albo większy, albo coś, albo pług do 30, bo na jeden ciągnik orać to wam powiem, że jest masakra, jeszcze bez kabiny. I może coś tam na OLX ostatnio śledziłem. To na razie jak już byka się nie opłaca kuła, lepiej mieć trzy ciągniki, bo dwa ciągniki i tak zawsze co jest co robić nimi. To trzeci by tak ten i trochę by ta 30 była może odciążona w końcu. Albo 50, bo w sumie 30 by była z turem, a 50 by se cały czas mogła pod pługiem stać jesienią, a nie tam co chwilę by była musiała być przepinana pod ten, spod pługa, pod ścielarkę i tak dalej, bo tu my mamy ścielarkę. No straszna wygoda wam powiem, bo jak kiedyś jeszcze snopki to jeszcze wygodnie, ale baloty, no mówię, ścieli to Matko Bosko, kryw nagła zalewała. Jak to się chciało kosić. Ogólnie ta łąka to jest na sprzedaż, może się ją kiedyś chapnie. No. Ej, smarowałeś tą przeciąsarkę? Ta, czemu? Bo nie idzie, włączy, a włącza się i się wyłącza. Moc nie ma. A jak się klika co cały czas, nie? To wiesz, jak się zaczyna szybko kręcić? No ci mówię, że mocy nie ma. Ale patrz, jakie to jest dziwne, nie? Pług piątkę na głęboko No była widzisz. akurat. No bo masz zapotrzebowanie na przeciąsarce większe. Bo to wiesz, wałek, żebyś nie ukręcił wałka w ciapku, bo czym my będziemy obornik zawozić? Taczką. Taczką ma a z obory wypychać, to 60 jest tak szeroka, że na styga akurat wchodzi, a ciapkiem to kurde na luzaku się wjeżdża. No mówię, ciapkiem to łyżką to hop, siupa. Z 60 jest ciężko ten. Jeszcze łyżką to wygodniej się wybiera niż widłami za Ale styg. co ma czapek do łyżki? No bo ciapek ma łyżkę tą wąską. No tak, ale co ma do tego jeszcze przekaźnik, wałek? No do rozrzutnika mi chodzi. No to do rozrzutnika była ta 60 przecież. No się zobaczy. Dobra, ja ciapka biorę, jadę tą pszenicę. O Boże, łyżkę wziął tu trawy do krów już. Jadę im to wysypię do obory. No wiesz, może będą tam coś, wiesz, efektywniejsze dostaną, takiej No. świeżej to. Tutaj nasze poziomowanie, wtórze wam powiem, że to kurde prima sort. Jeszcze ludzie w planach ogółem jest ten do kupienia. Dobra, łyżka ładnie za ten zablokujemy. Szkoda trochę betonu, ale no co tam. Jakoś to trzeba dać radę. No, ale ciapeczek prima sort. Pracownik Ej, tam. też nie ma mocy. Co ty gadasz? No to wsiądź. Zaraz, sprawdzę. No nie da się. Patrz, daj mi, ja ci będę pokazywał, jak się przecząsa. Stój no. W ogóle się nie przecząsa, a przekaźnik Patrz. możesz? Patrz. No mam, patrz. Gdzieś to? Boż, u mnie się w ogóle nie Ale kręci. trzeba cały czas klikać. Dobra, Gienek, daj sobie spokój, weź ją schowaj. Jutro z rana się przecząśnie, albo dzisiaj wieczorem. Rozumisz? I tym. Chodź mi lepiej tu, Dobra. chodź lepiej mi tu ten, zapanujesz nad tą, nad dmuchawą. Kurde, opryskiwacz nieprzykryty się cały zakurzył znowu. Ach, chuj, nie tam. Dobra, podjedziemy tutaj ładnie. No widzicie, tutaj dmuchawa cała zasypana jeszcze od zeszłego sezonu. Tam za ścianę dmuchamy, żeby Z wyżej zeszłego nasypać. sezonu? Sezonu? Normalnie. Sezon? Dobrze. Dobra, weź tam ją załącz. Dobra, ja. Ale dmuchło, żun już było. O Boże. Tu widzicie, taki nowy garażyk wymurowaliśmy. Kurde, najnowsze co może być na tej gospodarce. Miał być z przodu, ale tak kurde tu nie pasował. Jeszcze stare baloty są, to nie było jak, gdzie i w ogóle z takiego ładu i składu. No, a tak ogólnie to chyba ludzie będziemy sobie dzisiaj kończyć. Dobra.
No. No to na razie, cześć, cześć, cześć. Cześć, no, cześć, trzymajcie się. Na razie, cześć, cześć, cześć i łapki w górę, cześć. No cześć. No, cześć.